Sierpień jeszcze mocno żyje w naszych wspomnieniach, aż chce się do nich wracać. Dlatego my na chwilę jeszcze wrócimy do Dni Rymanowa i Rymanowa Zdroju, które odbywały się od 15 do 18 sierpnia. Dni Rymanowa to jest największa, właściwie to Dni Rymanowa i Rymanowa Zdroju. To największa impreza w sezonie letnim w Rymanowie i w Rymanowie Zdroju. Zawsze planujemy ją tak, żeby było dla każdego coś miłego. W tym roku dla starszego pokolenia było Paweł Stasiak i Papa D. Natomiast bardzo nam zależało na tym, żeby młodzież przyszła tutaj licznie, co uważam, że nam się udało. I gwiazdą wieczoru był Oskar Cyms, rewelacyjny artysta, wokalista młodego pokolenia, przesympatyczny człowiek, który nie odmówił spotkania z młodzieżą, rozdał mnóstwo autografów. Jesteśmy mega zadowoleni. Dla tych, którzy lubią bardziej folk, to drugi dzień właśnie Dni Rymanowa Zdroju. I tam zespoły ludowe, w tym Kapela Ludowa Rymanowianie, nasze lokalne gwiazdy, oprócz tego Kocierpka, zespół śpiewaczy, a dla tych, którzy lubią profesjonalny folk, zespół Redlin, bardzo lubiany, świetnie grający. Na Dniach Rymanowa nie brakowało atrakcji, jednak zdecydowanie najbardziej rozchwytywaną okazał się koncert Oskara Cymsa. Nie spodziewałem się takiej energii od publiczności. Było bardzo głośno i jak jest głośno na koncercie, jak jest ta energia od publiki, to od razu my też mamy więcej energii na scenie, więc było super. Oskar nie tylko tworzy muzykę, którą uwielbiają młodzi, ale w swojej twórczości szerzy też ważny przekaz. Generalnie taką rzeczą chyba główną, którą chcę przekazać, to że tak naprawdę wszystko jest gdzieś tam w zasięgu możliwości, nawet jeżeli to do końca nie wierzymy i gdzieś tam wątpimy. Bo ja tak naprawdę też nie miałem żadnego zaplecza muzycznego czy gdzieś tam żadnych znajomości i tak dalej. Myślę, że jesteśmy teraz w takiej dobie internetu, że w sumie każdy może spróbować swoich sił i gdzieś tam wypłynąć na szersze wody. Mi się to udało. Myślę, że będzie też wielu jeszcze innych muzyków, artystów, którzy właśnie tą drogą pójdą przez po prostu internet i chcę po prostu im też przekazać, że jeżeli jest coś, o czym marzą, jeżeli chcą robić w życiu coś, co będzie sprawiało, że każdego dnia będą się budzili z uśmiechem na twarzy, to mimo przeciwności, żeby po prostu to robili. Oskar Cyms to nie tylko idol rymanowskiej młodzieży, ale muzyczne laury zbiera także w całej Polsce. Zaledwie 4 dni po występie w Rymanowie Oskar Cyms został laureatem Bursztynowego Słowika podczas Top of the Top Sopot Festival 2024.